Siema, Andero Ludzisko, a z tej strony Darkowy zaczynamy kolejny, prawdopodobnie już ostatni odcinek serii Let's Play Might and Magic 6 Might and Night of Heaven. Gdyż czyścimy już ostatnie kawałki, zostało w The Hive. No i oczywiście czekamy, aż mi się tylko mana przygotuje. Recall. I idziemy sprzątać to, co zostało. Tam na przodzie mi się nie otworzyły drzwi, ale musimy zejść teraz tędy. Widzicie, już praktycznie to wszystko samo robi. Okej, udało się. Wiem, że widziałem Devil Mastera. Bo sobie tego nie rozumiem. Mamy tu drzwi. Okej, ale coś mi pokazuje mapa, że jeszcze coś tu jest. Chyba, że to chodziło tylko o switch. Okej, co my damy dalej? Czy tutaj da się przejść lub coś? Chyba, że to jest tylko ściana. A nie, tu jest przejście. Okej. Okej, tak oczyściliśmy tamtą część. 4 godziny, super. Flash activated, okej, to idziemy tutaj. No. To nie tutaj miałem iść? Okej. Może chodzi o tamte drzwi, które myśmy zostawili, niektóre je stworzyliśmy. 32 minuty. Więc wracamy do tego przejścia. Zostawiliśmy na później. Nie? Okej. Więc nawet nie o to chodziło. Oczywiście jeszcze tych drzwi nie otworzyliśmy. Więc to jest wszystko w porządku. Okej, wracamy tam, gdzie byśmy byli. Może o czymś zapomnieliśmy. Tam jest przejście, którym przeszliśmy. O tym mu chodziło. Okej, mamy tu reaktor. What's going on? Okej, mamy tutaj królową do rozbicia. Tam zdjąłem jeszcze wszystkie zaklęcia. Wierzę w ciebie, Rodrik. Rozbij ją. Bring it home. That's right. Oh yes, look at that. That was my work.
Good job by me. He's gone, I'm here. What the fuck? Okej, okay, udało się. Rozbiliśmy ją i rozbiliśmy wszystkich tych demonów. Mam was w dupie. Uciekamy stąd. Oczywiście, ja wiem, tutaj są dwa zakończenia. Pokażę wam oba. Więc zaczniemy oczywiście od tego dobrego, a potem wam pokażę ten zły. Oczywiście liczy się tylko, jeżeli macie taki scroll, to się nazywa z Ovori, co się dostaje przedtem od tego. Oczywiście musimy sprawdzić, gdzie mamy to. Goblin... I don't know. Plozy. Gdzie jest do cholery ten zwój? I don't know. Rytuał Ovori, okej. Okay. Oczywiście, co się stanie, jeżeli ja go oczywiście wyrzucę? I co się stanie, jeżeli go nie wyrzucę? To jest oczywiście... Będzie pierwsza solucja. Oczywiście... To jest zła solucja. A potem będzie ta dobra. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bad end. Okej. Okay. Oczywiście teraz zobaczymy good end. Heroism and valor in the service of the realm, I the knight. Rise, heroes! All of Enroth thanks thee. Yes, thank you, heroes. Thank you for saving my kingdom for me. No i oczywiście tak się po prostu kończy ten. Oczywiście nas zajęło to 9 miesięcy, nawet nie dużo, żeby to skończyć. Widzicie? No i oczywiście tak jest po prostu zakończenie naszej gry. Ok. Oczywiście udało nam się zakończyć wszystko. Oczywiście książkę szczędną musimy się zwrócić. Tu już w latecie już nic nie mamy. Average, z jakimś dobrym wynikiem. Okej, okay, no i oczywiście wróciliśmy do naszego pięknego Sportigal po tym wszystkim. Okej. Okay. Ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Trochę nie znudziłam, mam nadzieję, aż tak. No i zaczęliśmy kolejnej serii. Siemendera.